Dzisiaj mamy okazję gościć u trenera Rafała Pepertila. Witam. Witam serdecznie. Jesteśmy tuż przed DSF, tak? Na którym będą walczyli twoi zawodnicy. Coś więcej na ten temat? No, Maksymilian Bratkowicz weźmie udział w meczu Polska-Francja. No i tydzień później Mistrzostwa Świata, tak, i Bratkowicz, i Kaczmarczyk, także bardzo pracowity okres w tej chwili w naszym klubie jest. A coś bliżej, jeżeli chodzi o DSF, kto będzie rywalem, tutaj o tą pierwszą imprezę, którą mamy na horyzoncie? No, rywal nie jest bardzo znany, został zmieniony w ostatniej chwili, także niewiele o nim wiemy. No ale myślę, że Mag jest dobrze przygotowany, miał bardzo dobry występ 3 tygodnie temu w Pradze. No to już jest kolejny jego występ na DSF-ie, także nabiera doświadczenia i myślę, że tam nie powinien sobie świetnie poradzić. Mhm. Za nami też mecz z Ukrainą, tak? Tam troszeczkę no nie poszło pomyślnie, ponieważ była dorzucona ta 4. runda, tak? No tak, tam ta 4. runda jednak niestety Max włożył całe serce w 3. rundę, no i niestety byliśmy zdziwieni tą 4. rundę, nie spodziewaliśmy się, że tak może być, no i troszeczkę zabrakło kondycji, no ale teraz już jesteśmy przygotowani na 4. rundę, ale myślę, że nie będzie ona potrzebna. Mieliście okazję też tutaj gościć około tygodnia temu, tak, Rafała Dudka i Marcina Mazurkiewicza gościnnie. Tak, akurat przyjechali tutaj bardzo, bardzo fajnie, że nas odwiedzili, odbyły się sparingi, zrobiliśmy kilkanaście rund takich mocnych, także myślę, że to też zaowocuje lepszą formą zarówno i w naszym, na naszych zawodnikach, jak i w zawodnikach Rafała Dudka. A jeżeli chodzi o rozwój kickboxingu na tę chwilę w Polsce, jak trener to postrzega? Nie, no to świetnie kickboxing się rozwija, także no, bardzo, bardzo fajnie rozwijają się te gale DSF-u, są coraz lepsze, coraz i to naprawdę skupiają się na zawodnikach, na tym, żeby te walki były fajne, no ale też w całej Polsce, no coraz więcej jest gal. No, to Patrycja niedawno walczyła, Patrycja Krawczyk w Międzychodziu, także we Wrocławiu też gale, no to za granicą też myślę, także w Europie kickboxing idzie do przodu, no też odczuć tutaj u nas w klubie, coraz więcej osób ćwiczy i coraz większą popularnością się to cieszy. A jeżeli chodzi tutaj też o takie bratnie dla was kluby, z kim tak współpracujecie najmocniej? No, my już współpracowaliśmy troszeczkę tam z Pancherem, kiedy Dawid Kacperski tutaj z Maxem sobie wspólnie sparowali. Także no, jakoś tam wielkiej takiej współpracy aż jakiejś nagminnej nie ma, że tak powiem, ale też no, nie rywalizujemy między sobą, jeżeli gdzieś tam potrzeba jakiś sparring czy na zawodach, kiedy się spotykamy, no to sobie pomagamy. Tak. Znaczy ta rywalizacja między Maxem a Dawidem Kacperskim chyba troszeczkę jest, gdzieś tam nawet Max mówił kiedyś, że depcze po piętach Dawidowi, tak? A pomimo tego jednak są sportowcami i umieją jakby tą konkurencję taką, która jest naturalną rzeczą, tak? W prześciganiu się w sporcie. Natomiast zniwelować podczas pomocy sobie, podczas treningów. No tak, oczywiście oni walczyli ze sobą już chyba 3-krotnie, a mimo to na przykład Dawid przychodził tutaj do naszego klubu, pomagał się Maxowi przygotowywać. Także to jest naprawdę, o tym świadczy, jak wielkiej klasy jest to zawodnik i myślę, że no Dawid jest starszym zawodnikiem, bardziej doświadczonym, Max może się od niego uczyć, no i myślę, może jeszcze kiedyś się spotkają na ringu. Jeżeli chodzi o eliminatora, też sięgnijmy troszeczkę, wiem, że takie trochę odgrzewane kotlety, natomiast no, taki turniej, rzadkość tutaj na takim, może nie tyle poziomie, co po prostu jakby zawodnicy nie są przyzwyczajeni do tego, do takiej formuły, tak? Ale proszę, bo już nie zrozumiałem konkretnie. Jeśli chodzi o DSF, tak? Eliminator. Miałeś okazję się przyjrzeć turniejowi? Tak, no w tym czasie byliśmy w Pradze na turnieju, oglądaliśmy tam w telewizji. No tak, bardzo fajna formuła, że można wyłonić tych zawodników, dać szansę zawodnikom, którzy w Polsce coś potrafią, no ale wiadomo, no, w tych galach zawodowych nie zawsze walczą najlepsi i taki eliminator pozwala wyłonić najlepszych zawodników.
Niektórzy też mówią, że brakuje trochę tutaj lig, tak? Tych takich amatorskich, gdzie są właniani siłą rzeczy następcy, tak? Naszych zawodników. No tak, troszkę jest tego za mało, ale no na przykład w Katowicach, tutaj już z Witkiem Kostką ustaliliśmy, także w Katowicach odbędzie się taka liga, tam nasi młodzi zawodnicy się szykują. No wydaje mi się, że powinno być ich troszeczkę więcej, bo jednak Mistrzostwa Polski i te gale zawodowe to są tylko dla tych elitarnych zawodników, a nie ma się gdzie uczyć, nie ma się gdzie rozwijać. Mm-hmm. Artur Zając też organizuje B2Fight, tak? Zgadza się? A to akurat nie wiem. Nie wiesz? No w każdym razie też organizuje taką ligę, już chyba 10, zdaje się. A jeżeli chodzi o przyszłość Twoich zawodników, czy coś jest takiego, co jeszcze widać na horyzoncie, aczkolwiek nie jest zakontraktowane? No teraz skupiamy się na tych Mistrzostwach Świata, bo dwóch naszych zawodników startuje. Po raz pierwszy nie startuje Paulina Bieć, no ale myślę, że tych dwóch zawodników to i tak jak na klub to jest bardzo dużo. No w przyszłości raczej będziemy się koncentrować na galach zawodowych, no i Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, tak jak do tej pory. No i niedługo Michał Ronkiewicz, który teraz ma chwilową przerwę, wróci z powrotem na ring, no i będziemy próbowali odnawiać w Chinach z Kunlunem i z innymi organizacjami, być może tam uda się ponownie Michałowi zawalczyć. Jesteś weteranem, jeżeli chodzi o kickboxing, można by powiedzieć, tutaj też na rynku polskim. Powiedz mi, czy nie rażą Ciebie, bo dużo jest takich opinii, te takie gale, gdzie są w cudzysłowie rozdawane pasy? No tak. Powiem szczerze, no kiedyś w ogóle, żeby dostać zawodową walkę za moich czasów, to trzeba było mieć medal na Mistrzostwach Europy albo na Mistrzostwach Świata. No a teraz wiadomo, no te gale są robione takie jak w danej miejscowości, każdy robi te gale pod siebie, te pasy straciły na ważności. No i to troszeczkę jest to takie bolesne, no ale mi się wydaje, że jednak to środowisko kickbokserskie jest na tyle małe i na tyle się zna, że wszyscy wiemy, kto zasługuje na pas, kto był dobrym zawodnikiem, kto nie był. Mhm. Chyba też troszeczkę się jakby różni ten PR, tak? Kiedyś kickbokserzy, wy uciekaliście raczej od mediów, uciekaliście od jakiegoś takiego niepotrzebnego dla Was rozgłosu, tak? Natomiast no teraz mamy dobę Facebooka, social mediów i to chyba troszeczkę się zmieniło. No tak, teraz żeby być dobrym zawodnikiem trzeba głośno krzyczeć i głośno pokazywać swoje zdjęcia i treningi na Facebooku. No. No, na szczęście jeszcze to jest taki sport, że jednak wszystko weryfikuje ring, no i samo gadanie to jest za mało, no ale kiedyś tego nie było, no, kiedyś wiadomo, inaczej to wyglądało. Ja bardzo ubolewam nad tym, że ktoś, kto nie robi sobie zdjęć i nie pokazuje swoich treningów ani swoich śniadań, to czasami nie jest uznawany za dobrego zawodnika, no i no, niestety takie czasy. Mhm. A powiedz mi jeszcze, wiem, że masz ksywę Waleczne Serce, tak? Przydomek w zasadzie. Skąd to się wzięło? Powiedz mi jeszcze tutaj. No to były początki K1, kiedy w Polsce były organizowane turnieje. Były to turnieje bez kategorii wagowych. Startowali tam tacy zawodnicy jak Marcin Różalski, Łukasz Jarosz, Najman z karate Kyokushin. No i wtedy nie było podziału na kategorii wagowe. Ja ważyłem 82 kg, tyle co teraz. Startowałem w tych turniejach. Udawało mi się tam dochodzić do finału, no i stąd ten przydomek Waleczne Serce. No i Różal przyszedł tutaj nam na MMA. Czy ty też nosisz się z takim zamiarem? Nie, ja już swoją karierę skończyłem. Na MMA już jest za późno. Teraz się poświęcam tylko jako trener zawodnikom swoim. A czy bywasz też ochroniarzem jakichś gwiazd? Nie, kiedyś bywałem, ale już obecnie nie bywam. No, Krzysztofa Ibisza zdaje się, tak? Tak, to był tylko epizod, to już tylko było jednorazowe, ale już w tej chwili nie jestem żadnym ochroniarzem i jedyne co robię, to tylko zajmuję się trenowaniem młodych. To może teraz jeszcze warto by było wrócić też do aktorstwa? Nie, aktorstwo to też był epizod w moim życiu. Także te dwie rzeczy to już były naprawdę bardzo dawno, wspominam je fajnie jako ciekawostkę w życiu, ale to były tylko epizody. W klubie widzę, tutaj panuje taka miła, rodzinna atmosfera, tak? Ale jakby też skupiacie się na tych treningach, kiedy jest ta miła, rodzinna atmosfera, ona jest, natomiast w momencie, kiedy odbywa się trening, no to wszystko jest tak zgodnie z planem, tak? Tak, tak, no trenujemy naprawdę ostro, a to, że po prostu się tyle znamy i przebywamy z sobą na co dzień,
no to stąd to tak wynika, bo po prostu jesteśmy u siebie w pracy i to jest tak, jak jesteśmy na co dzień, dlatego to sprawia wrażenie takiej radosnej atmosfery, ale praca jest bardzo ciężka. No ale to też jest bardzo ważne, żeby po tym treningu jednak ten uśmiech obcował, ta taka rodzinna, ciepła atmosfera, którą tu czuć, tak była w klubie, bo nie samą pracą człowiek żyje. No oczywiście, kickboksterzy są w ogóle bardzo wesołymi ludźmi, chociaż nie wiem, czasami są takie pozory, że to są jacyś groźni ludzie, to są bardzo weseli, życzliwi, sympatyczni ludzie. Także stereotyp takiego kickboksera z połamanym nosem i z groźnym wzrokiem to jest tylko stereotyp. No nosy mają większość połamane. No połamane mają nosy, ale serca mają wesołe. No dokładnie. No nic, wiem, że pracy jest co niemiara, podopieczni już na ciebie czekają. Także ja ze swojej strony dziękuję ci ślicznie za ten wywiad, dziękuję ci za tę chwilę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo.